Komórki macierzyste to jest przyszłość medycyny, także medycyny estetycznej, jak i medycyny rekonstrukcyjnej. Ponieważ w medycynie estetycznej my staramy się spowolnić procesy starzenia lub zmusić nasz układ immunologiczny do odtwarzania tego, co z wiekiem ulega destrukcji. I tutaj komórki macierzyste czy płytki krwi są rzeczywiście bardzo pomocne, ponieważ uruchamiają nasz własny układ immunologiczny do tego, żeby przebudować, odmłodzić wszystkie struktury tkankowe. W tej chwili komórki macierzyste możemy pobierać w zależności od metody albo ze skrawka skóry, albo jeszcze lepiej z tkanki tłuszczowej. W tkance tłuszczowej mamy komórki macierzyste mezenchymalne, tak zwane zrębu, które są bardzo podobne do tych, które są w krwi pompowinowej i są multipotencjalne. Medycyna estetyczna ze swoimi nowościami, czyli komórkami macierzystymi, jest bardzo pomocna, dlatego że to jest zabieg mało inwazyjny, mało agresywny, nie wymaga przeszczepu włosów, natomiast rzeczywiście jest w stanie przywrócić dość znaczną ilość utraconych włosów, zreaktywować uśpione cebulki włosowe po to, żeby nie tracić włosów i mieć piękną fryzurę.